stać w takiej kolejce dzisiaj? Aż tak długo nie stoimy, niedawno przyszliśmy w sumie. Czyli szybko idzie, dziewczyny sprawnie pracują. No można powiedzieć, że sprawnie. Cała nasza kolekcja dzisiejsza to są rośliny cebulowe, które sadzi się na jesień i efekt jest dopiero na wiosnę. Także sadzenie jest od września do w zasadzie do zamrożenia gruntu. Czas było na trochę odnowienie, odświeżenie formuły tego projektu i cebulki są łatwiejsze w uprawie, są bardziej spektakularne, że tak powiem, wyniki, bo w zasadzie trudno, żeby cebulka, która została do gruntu posadzona, nie zakwitła i nie cieszyła oka. Natomiast jeśli chodzi o nasiona, to nie wszyscy sobie z tym radzą. Działkowicze owszem, ale osoby, które mają małe doświadczenie, to nasiona po prostu nie przynosiły większego efektu. Wspieramy miasto, a w szczególności Wydział Środowiska w rozdawaniu cebulek mieszkańcom. Przygotowaliśmy ten kiermasz, czyli przygotowaliśmy plakaty, oklejenia poszczególnych tych klipersów, zbudowaliśmy aranżację i dzisiaj rozdajemy cebulki. Bardzo przyjemna sprawa, fajnie, bardzo dużo ludzi. Ja będę sadziła narcyz, taki podwójny, bardzo ładnie pachnący. I piękną lilię. Trafią na ogródek, na balkon? Na balkonik, przy domu. A ma Pani taką duszę ogrodnika? Tak, mam duszę. Bardzo lubię być, pracować w ogrodzie, a szczególnie patrzeć, jak kwiatki kwitną. A gdzie te cebulki trafią, które Pani dzisiaj dostała? Trafią przed dom właśnie, bo mam ogródek przed domem, ale to jest wspólny ogródek, bo to jest wspólnota. Także wszyscy będą się cieszyć. Tulipany i lilie. Tulipany i lilie. A Pani ma doświadczenie w ogrodnictwie? Tak, tak, bo już długo mam ten ogródek. W ubiegłym roku tam jakieś zdobyłem cebulki i tam były na Powstańcu Warszawskim wydawane, nie? No i wykopałem po przekwitnięciu i okazało się, że się rozmnożyły i mam już więcej. Wkopałem to na początku października i teraz do tamtych dołączę jeszcze te, także będzie ukwiecone całkowicie.